Pana. Dziękuję, że w dniu dzisiejszym też jesteście z nami. Jesteśmy na progu Święta Edukacji. Święta Edukacji, które zawsze rokrocznie staramy się obchodzić w sposób podniosły i uroczysty. Dzisiejsza rzeczywistość pozwala nam spotkać się w takiej formule i dziękuję Państwu, że przyjęliście to zaproszenie i jesteście w dniu dzisiejszym razem z nami. Chcę z tego miejsca przekazać pozdrowienia od przewodniczącego Rady Gminy, pana Andrzeja Pietruka, który dzisiaj inne obowiązki nie pozwalają na to, aby mógł być z Państwem, prosił o przekazanie pozdrowienia i najlepszych życzeń z okazji Święta Nauczyciela oraz Święta Pracowników Oświaty. Z ogromną radością muszę powiedzieć, że nasze gminne placówki oświatowe realizują zadania zgodnie z wizją rozwoju gminy Międzyrzec Podlaski i zgodnie z wizją rozwoju edukacji na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Z tego miejsca chcę wszystkim Państwu podziękować, a szczególne podziękowania kieruję na ręce Państwa dyrektorów za taką dyscyplinę związaną z planowaniem i realizacją zadań oświatowych. Chcę podziękować za śmiałe pomysły i otwarte głowy w realizacji przeróżnego rodzaju projektów, w które nasze szkoły się wpisują. Te szczególne podziękowania chcę skierować na ręce pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłuszczu, pani Elżbiety Demczuk oraz całego środowiska szkolnego. Po raz kolejny szkoła ta będzie uczestniczyła w projekcie Erasmus+. Jakąś godzinę temu podjęliśmy taką informację. Tym razem nie jako jeden z partnerów, a szkoła, która będzie koordynowała cały projekt. Dlatego też jest to doskonały przykład na to, że w edukacji oprócz cierpliwości, oprócz samozaparcia, oprócz bycia mistrzem i przewodnikiem dla swoich uczniów, swoich wychowanków, ważna jest odwaga, śmiałe planowanie i konsekwentne dążenie do celu. Bardzo często przytaczam ten przykład mówiący o tym, że zawsze należy iść drogą, która przynosi nam wiele radości, ale przede wszystkim wiele nas może nauczyć. Można do celu dojść drogą prostą, krótką, osiągnąć zamierzony cel, ale stracić cały świat, który nas otacza. Dziękuję Państwu, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, że kształtujecie tę edukację gminną właśnie w takim duchu. W duchu pokazywania, a nie nakazywania. W duchu współpracy, zrozumienia i rozbudzania zainteresowania światem. Dzisiejszy dzień jest dniem święta wszystkich pracowników szkoły. Słowa te chcę skierować do pracowników administracji, obsługi. Jesteście bardzo ważnym elementem całego systemu edukacji. Dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za odpowiedzialną pracę. Ale dziękuję też za tworzenie takiego życzliwego środowiska szkolnego. Aby osiągnąć cel, trzeba budować. Budować środowiska szkolne, budować dobre relacje z rodzicami, z uczniami, nami, koleżankami, kolegami, tak abyśmy mogli wspólnie i ze zrozumieniem kroczyć ścieżką edukacji. Doskonale wiemy, że edukacja jest rzeczą dziwną. Dziwną, bo uczymy na swoich doświadczeniach, opierając się na dniu dzisiejszym,
z myślą i nauką płynącą w przyszłość. W przyszłość dzieci, młodzieży, które kształtujemy, na które wpływamy. I tak naprawdę każdy z nas chce być tą cząstką tego sukcesu każdego ucznia. A sukces, jak wiecie doskonale, ma wiele wymiarów i wiele przestrzeni do zagospodarowania. Chcę Państwu życzyć satysfakcji z pracy. Chcę Państwu życzyć życzliwych i rozumnych rodziców, którzy dostrzegają w każdym pracowniku oświaty osoby, które w sposób życzliwy i otwarty chcą kształtować i wspierać w rozwoju nasze dzieci. Chcę Państwu życzyć wiele radości, zdrowia, satysfakcji, ale przede wszystkim takiego zrozumienia, że edukacja jest jednym z najważniejszych zadań w gminie Międzyrzec Podlaski. Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli i wszystkich pracowników, nie tylko szkoły, całej oświaty. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym dniu są z nami radni gminy Międzyrzec Podlaski, rodzice i przyjaciele szkoły, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością. Czasami żałujemy, że święto edukacji jest tylko raz w roku, ale gdyby było częściej, pewnie nie miałoby tak uroczystego charakteru. Pozwólcie Państwo, że teraz ja Państwu podziękuję w imieniu pracowników Referatu Oświaty, którzy dzielnie mi towarzyszą każdego dnia, za Państwa zaangażowanie w pracy, za wyrozumiałość i cierpliwość, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów, rodziców i siebie nawzajem. Za to, że jesteście odpowiedzialni, twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw, za entuzjazm i pasję w tworzeniu jak najlepszego wizerunku szkoły, każdej swojej, ale również naszej gminy Międzyrzec Podlaski. Napisałam na temat, jak trzeba się uczyć. Im więcej człowiek się uczy, tym więcej umie. Im więcej umie, tym więcej zapomina. Im więcej zapomina, tym mniej umie. Im więcej umie, tym mniej zapomina. Więc po co się uczyć? Nasza nauka bardzo dużo kosztuje. Postarajmy się więc zmniejszyć koszty i uczmy się jak najmniej. Powtórzmy dziś gramatykę. Tramwaj przejechał kominiarza? Jakie to zdanie, Gabrysiu? Nieprawdziwe. Proszę pani, tramwaje przecież nie jeżdżą po dakach. Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie. Jaki to czas, Dominiko? Sobota wieczór? Maju, odmień przez przypadki rzeczownik kot. Mianowi kot, dopełniać kota, wołać kidziki kidziki. Igor, ułóż zdanie z rzeczownikiem cukier. Na śniadanie piję gorącą herbatę z cytryną. A gdzie rzeczownik cukier? No, rozpuścił się w gorącej herbacie. Król mógł się uratować, ale leżało to w rękach konia. Kręgi
kręgosłup jest kostropatą kością, która sięga od góry do dołu. Na górnym końcu siedzi głowa, na dolnym ja. Dzieci karmione rozwijają się lepiej niż dzieci z butelki. Na brzegu stawu siedziała Ania i doiła krowę. W stawie odbijało się to inaczej.